Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, ponieważ zbliżamy się już naprawdę wielkimi krokami do końca roku, zrobimy sobie końcoworoczny tag, który robię każdego roku, także i tym razem nie mogło go zabraknąć, a jest to oczywiście The End of the Year Book Tag. To jest szybciutki tag, który głównie opowiada o takich planach czytelniczych jeszcze do końca roku i o może jakichś wstępnych planach na rok kolejny. Także raczej dużo czasu tutaj nie spędzimy, ale mam nadzieję, że ten film się Wam spodoba i myślę, że już bez przedłużania możemy zacząć i przejść do pierwszego pytania. A pierwsze pytanie to pytanie o to, czy mam jeszcze jakieś książki bądź serie, które chciałabym skończyć do końca roku. I ja tutaj wydaje mi się, że chyba zawsze skupiam się na takich rozgrzebanych książkach, które gdzieś tam jeszcze czytam, no i chciałabym po prostu zakończyć je do końca tego roku, żeby w kolejny wejść z taką czystą kartą. I na ten moment mam chyba dwie takie książki. Przede wszystkim jest to Duma i uprzedzenie Jane Austen, którą czytam już myślę z ponad miesiąc, ale jestem już za połową, jestem na 200 stronie około, także mam nadzieję, że sobie w grudniu któregoś dnia przysiądę i dokończę tę książkę. Szczerze Wam powiem, że ona mi się trochę wydaje nudna. To znaczy ja oglądałam film i film bardzo lubię, ogólnie lubię tę historię. Natomiast mam wrażenie, że w książce to wszystko jakoś tak bardzo, bardzo powoli się rozwija. Dlatego tak dosyć opornie mi to idzie. Natomiast chcę tę książkę w końcu skończyć. Chcę wreszcie móc powiedzieć, że przeczytałam Dumę i uprzedzenie, także mam w planach na pewno zrobić to do końca roku. A druga książka to jest też coś, co obecnie czytam i tutaj dopiero zaczęłam. Jestem na stronie 36. A jest to Dobra koleżanka Frid McFadden, natomiast tutaj myślę, że nie będzie problemu z dokończeniem tej książki w najbliższym czasie, ponieważ książki Frid McFadden, jakie by one nie były, czyta mi się bardzo szybko i jak tak na dobre przysiądę i wkręcę się w fabułę, to na pewno skończę ją, myślę, że raz, dwa. Ona też nie jest jakaś bardzo długa, także myślę, że ten plan jest spokojnie do zrealizowania. Bardziej tutaj martwiłabym się o Dumę i uprzedzenie, ale zaparłam się w tym roku, żeby w końcu ją przeczytać. Drugie pytanie to pytanie o to, czy mam w planach jakąś książkę, która przeniesie mnie z jesieni w zimę. I ja tak naprawdę w zimę i w ten świąteczny nastrój przenoszę się bardziej filmami, które oglądam już od jakichś 2 tygodni. Już naprawdę obejrzałam bardzo dużo tych takich słabych filmów świątecznych dostępnych na Netflixie, ale to jest taki czas, że po prostu lubię sobie coś takiego włączyć nawet w tle do robienia jakichś innych rzeczy w domu. Natomiast w tym roku czytam również jedną taką książkę świąteczną i jest to Śnieżna siostra Mei Lunde. To jest książka, o której dużo mówiło się na BookTubie, że jest to przepiękna historia i ostatnio właśnie też na Netflixa weszła ekranizacja i też chcę ją obejrzeć, ale właśnie chcę najpierw przeczytać tę książkę. Czytam ją raczej dosyć powoli. Wydaje mi się, co prawda ja ją czytam właśnie w e-booku, także nie wiem jak ona wygląda fizycznie, natomiast wydaje mi się, że ona ma 24 rozdziały właśnie na taki, wiecie, każdy dzień Adwentu. I tak planuję ją czytać, to znaczy jestem już dalej chyba niż 7 rozdział, natomiast nie spieszę się, po prostu rozkładam sobie ją tak mniej więcej na cały grudzień i powolutku sobie czytam i to jest właśnie taka książka, która myślę, że będzie towarzyszyć mi przed świętami, żeby tak w ten nastrój mnie wprowadzić. Kolejne pytanie, czy jest jeszcze jakaś premiera, na którą czekam w tym roku? Tutaj chyba co roku moja odpowiedź jest taka sama. Nie, ponieważ grudzień, w ogóle już też nawet listopad, ta końcówka roku po targach książki w Krakowie, to już jest taka posucha, jeżeli chodzi o nowości wydawnicze. Myślę, że już wszyscy jednak wydawcy czekają na kolejny rok. No i w grudniu właściwie poza takimi typowo świątecznymi książkami niewiele się dzieje. A właściwie te świąteczne książki też wychodzą już wcześniej, gdzieś w listopadzie. Także nie, już nie mam nic takiego, na co czekam, ale jeżeli Wy macie na oku jakąś premierę, to dajcie koniecznie znać, bo jestem ciekawa, może coś tam przeoczyłam, a być może jeszcze w tej końcówce roku coś ciekawego się ma pojawić. Kolejne pytanie to jest pytanie o to, jakie 3 książki chcę przeczytać jeszcze w tym roku i to oprócz tych 2, które Wam pokazałam wcześniej, czyli oprócz Dumy i uprzedzenia oraz Dobrej koleżanki. Przede wszystkim chciałabym jeszcze, no tak co najmniej zacząć, Akuszerki. To jest książka, którą planuję cały rok i o której słyszałam mnóstwo dobrego i bardzo, bardzo chciałabym się za nią wkrótce zabrać, ciągnie mnie do niej, ale no wiecie, że ja nie przepadam za aż takimi grubymi książkami i po prostu trochę mnie ta objętość przeraża, natomiast mam nadzieję, że to jest coś, co jeszcze uda mi się w grudniu zacząć. Druga taka książka to jest Frankenstein Mary Shelley. To jest książka, którą również planuję od dawna. Ja ją w ogóle kiedyś zaczęłam i gdzieś tam tutaj nawet mam zakładkę, ale oczywiście jak będę ją czytać, to zacznę od nowa. Aż mi wstyd, że jeszcze tej książki nie przeczytałam. To jest jednak ogromny klasyk i myślę, że każdy mniej więcej zna tę historię, natomiast no, chciałabym się w końcu zapoznać z tym książkowym pierwowzorem. Obie te książki zresztą, które Wam tutaj pokazałam, są na jeszcze mojej liście, właściwie nie na liście, a w tym wyzwaniu 6 książek polecanych przez 6 znajomych, także obydwie chciałabym jeszcze w tym roku przeczytać. Trochę nagięłam zasady i mam tutaj jeszcze 3 i 4 książkę, ale zaraz Wam powiem dlaczego. 3. książka, też z takich, które bardzo, bardzo chcę przeczytać w ostatnim czasie, to
jest książka Shaggy Payne. Też już o niej mówiłam przy okazji chyba TBR-u na jesień. Jeszcze mi się to nie udało, ale bardzo chciałabym się z tą książką zapoznać. To jest nagroda Bookera w 2020 roku. Słyszałam, że jest bardzo trudna, bardzo ciężka i przygnębiająca, więc może taka mało świąteczna. Natomiast interesuje mnie ta książka i jestem ciekawa, jak mi się spodoba. I ostatnia to coś, po co chcę sięgnąć, bo wydaje mi się, że to ma taki fajny zimowy klimat, a jest to książka Ruth Ware, jedno po drugim, i to jest książka, której akcja rozgrywa się w jakimś alpejskim ośrodku narciarskim, także będzie dużo śniegu, jakiś chyba taki klimatyczny domek, no i oczywiście jakaś kryminalna bądź też thrillerowa historia. Także myślę, że to jest fajna książka na okres zimowy, jeżeli nie w grudniu, to może gdzieś tam w styczniu sobie po nią sięgnę, bo wydaje mi się właśnie, że to jest taki idealny moment, żeby się z nią zapoznać. Tak więc to są te, powiedzmy, trzy książki, które chciałabym przeczytać w tym roku i jedno po drugim, czyli ta dodatkowa książka bonusowa, ale jak w tym roku się nie uda, to myślę, że dalsza część zimy również będzie dobrym momentem na tę historię. Piąte pytanie to pytanie o to, czy myślę, że jeszcze jakaś książka będzie moim tegorocznym ulubieńcem. No i tutaj przede wszystkim liczę na te książki, które Wam przed chwilą pokazałam, to znaczy mam ogromną nadzieję, że Akuszerki będą taką książką, że Frankenstein będzie taką książką oraz Shaggy Bane. Także to są te trzy książki, na które bardzo mocno liczę. Duma i uprzedzenie już myślę, że raczej wiem, że w tej topce się nie znajdzie. Dobra koleżanka też raczej nie, bo to są książki takie czysto rozrywkowe, ale nie jakieś, które wywierają na mnie wielki wpływ. No a więcej książek myślę, że w grudniu przeczytać mi się nie uda, chyba że wpadnie gdzieś tam coś spontanicznie, ale te trzy książki, które wymieniłam w poprzednim pytaniu, to są zdecydowanie te tytuły, na które najbardziej liczę, które jeszcze gdzieś tam mogą coś zamieszać w mojej topce najlepszych książek tego roku. I ostatnie pytanie, szybciutko nam to poszło, mówiłam, że nie jest to długi tag, to pytanie o to, czy mam już jakieś plany czytelnicze na kolejny 2025 już rok. Zawsze jakieś plany mam, natomiast taki TBR na kolejny rok na pewno się gdzieś tam początkiem roku pojawi na moim kanale. Natomiast jeżeli chodzi o takie plany ogólne, nie dotyczące konkretnych książek, to tutaj trochę na przekór, mam wrażenie, całemu BookTube'owi chciałabym czytać więcej nowości, bo według mnie czytam ich dosyć mało, nie do końca, później wiem, co tam w trawie piszczy i później nawet jak przeglądam jakieś te, wiecie, plebiscyty, czy to na Lubimy Czytać, czy to na Goodreads o najlepszych książkach roku, to bardzo rzadko kiedy mam na to zagłosować, bo większości tych książek po prostu nie znam. Także na pewno chciałabym czytać więcej nowości, być tak bardziej na bieżąco z rynkiem wydawniczym. Kiedyś byłam, natomiast później gdzieś tam rzeczywiście przestałam aż tak bardzo w tym siedzieć, nazwijmy to, i czytałam książki bardziej ze swojej półki. I oczywiście dalej chcę to kontynuować, to też nie jest tak, że chcę czytać tylko nowości, a całkowicie porzucić to, co już na półkach mam. A oprócz tego chciałabym też słuchać więcej audiobooków, ponieważ no, wciąż słucham ich bardzo mało, chociaż i tak w tym roku raz na jakiś czas mi towarzyszyły. To jednak myślę, że te audiobooki pomogą mi gdzieś tam przeczytać, w cudzysłowie oczywiście, więcej tych książek i poznać więcej historii. A myślę, że szczególnie takie książki mniej wymagające, czy to jakieś takie historie młodzieżowe, czy jakieś romanse na przykład, bez problemu mogę przyswoić właśnie w tej formie audiobooka. Bardzo lubię też słuchać reportaży w formie audiobooka, bo one są trochę jak podcast, także takich książek też dobrze mi się słucha. No i właśnie chciałabym gdzieś, żeby te audiobooki wciąż mi towarzyszyły, może nawet trochę bardziej niż w tym mijającym już roku, żebym dzięki temu po prostu mogła przeczytać więcej tych książek, które mi się zbierają na tych moich listach czytelniczych, na tych moich TBR-ach i wyczytać gdzieś tam więcej książek, które być może też zalegają mi od jakiegoś czasu na półce. Także takie moje dwa główne plany, takie ogólne, no to jest właśnie czytanie więcej nowości, żeby bardziej być na bieżąco i wiedzieć, co się dzieje, oraz słuchanie więcej książek w formie audiobooka. No a jeżeli chodzi o konkretne tytuły, to zapraszam na taki film gdzieś na początku przyszłego roku. Myślę, że w styczniu na pewno się pojawi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tag. Dajcie koniecznie znać, jakie Wy jeszcze macie plany czytelnicze, czy czekacie na jakieś premiery i czy macie już swoją topkę najlepszych książek 2024 roku. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!